witam ponownie. Tu wasz leśnik w Beskidach. Już był filmik o węzie, o wtapianiu węzy, ale to był filmik jeszcze bez statywu, więc ponoć bardzo trzęsący się. No nie ponoć, tylko na pewno trzęsący się, więc teraz przystąpimy do wtapiania węzy, bo brakło już, albo brakuje, zaczyna brakować poprzedniej węzy. No i musimy dorobić trochę. No co, powiem znowu trochę o węzie. Jeszcze raz. Czyli włączamy. Węza to jest bardzo ważna rzecz w ulu. Pomagamy w ten sposób pszczołom, chociaż one by sobie bez nas poradziły. Ale najpierw zbieramy wosk od nich po to, żeby zrobić węzę. Zła węza okazuje się, że może być przyczyną nie czerwienia matek. No i oczywiście nawet upadku rodzin, no bo jak matka nie czerwi, no to wiadomo, że rodzina się nie rozwija. A zła węza to jest taka węza, która zawiera w sobie zbyt mało wosku, a za dużo różnych dodatków. Jakieś parafiny, stearyny i tak dalej. Okazuje się, że jak tych dodatków jest powyżej 15%, to węza już jest zła. A na rynku jest tej złej węzy niestety ponoć bardzo dużo. My od już wielu lat nie kupujemy węzy. Nie kupujemy węzy, tylko zbieramy skrzętnie wosk. Żona robi ozdoby, świeczki w okresie świątecznym, ale najważniejsza jest ilość wosku odpowiednia, żeby starczyło na węzę własnej produkcji. Kolega Maciej ma wałek i robimy węzę. Ona jest z czystego wosku, dużo grubsza. Przytrzymaj, nie jest tutaj, tylko przytrzymaj. Dużo grubsza niż ta w handlu i oczywiście czysta. Najważniejsze przy wtapianiu węzy jest przygotowanie wcześniej ramek, czyli te ramki używane w poprzednich latach często. Najlepiej jakby były nowe, no ale przecież nie co roku człowiek wymienia wszystkie ramki, więc te ramki się oczyszcza ze starego wosku, ze starych drutów i najbardziej pracochłonne jest jak czyszczenie. Gdyby czyszczenie. Najpierw robi się to różnymi metodami. Można to robić poprzez opalanie, poprzez jakieś ługowanie w jakichś związkach. My to ostatnio robiliśmy przez wypalanie, a w tym roku mamy topiarkę parową, w której po prostu parą traktujemy te ramki i one może estetycznie nie są takie bardzo piękne, ale są sterylne. No i w takie ramki się już wtapia węzę, używając prostownika, najzwyklejszego prostownika samochodowego, to jest tak wygląda. No i dając napięcie, robiąc zwarcie na drutach, tam powstaje temperatura i węza się wtapia w te druciki. Na tym to polega. No jest to praca w sumie przyjemna, bo pachnie woskiem i jest przy tym trochę zabawy. Jak już ma się ramki zadrutowane, odkażone, to już jest miło i przyjemnie. Można to sobie robić w tempie nawet 100 ramek na godzinę. Tyle, ile się ma czasu. No właśnie. No tak jak mówię, to samo wtapianie to jest chwila w porównaniu z przygotowaniem wcześniejszym. Także praca się robi. Na pasiece ruch duży, skoro
znikają ramki, zwężą to. Ruch jest, duży. To jest praca, którą wykonuje się w zasadzie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. No ale najlepiej, jak bo się w sezonie nie... często nie ma czasu absolutnie już na takie... Ale musi się na to znaleźć czas, jak się wcześniej nie, tego nie, nie zrobiło. Się wcześniej nie zrobiło. No właśnie. Także zrobiliśmy wcześniej za mało. Jest tam gdzieś na YouTubie film z tego robienia. Tak jak mówiłem, trzęsący się. Natomiast w tej chwili no, jestem zaskoczony, bo wiosna bardzo zimna. Prawie co dzień były przymrozki, a jednak pszczoły coś tam działają, coś tam noszą. Nieźle czerwią, skoro zużyło się już setki ramek z węzłu. No i musimy dorabiać. Mów ich i skończ. No, to chyba by było na tyle, bo nie będę was nudził, tym bardziej, że to jest drugi już film o węzie. Jakieś małe postscriptum do wtapiania węzy, do tej przyjemnej pracy. Kończymy powoli, bo w sumie tylko koło 100 żeśmy tego zrobili. Coś tam jeszcze zostało poprzednich, więc może już nam do końca sezonu wystarczy. Tak jak mówiłem, lepiej to robić jednak w zimie, żeby teraz w tym natłoku zajęć nie mieć takiej roboty. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, więc trzeba lubić tą pracę teraz. Chciałem jeszcze powiedzieć, że no działamy oczywiście dalej w czasach zarazy, ale są ściągane kolejne obostrzenia i może już na niektórych filmikach za jakiś czas będę wyglądał trochę mniej dziko. Bo małżonka umówiła nas, tak, na kiedy? W przyszłym tygodniu na piątek do naszej pani fryzjerki, pani Danusi. No i w końcu doprowadzimy się do ładu. Tak. Będę może wyglądał, a ciekawy jestem, czy pan Rachoń się ostrzyż z telewizji. No bardzo ciekawe, albo pan Skowroński też, nie? Wyglądają chyba jeszcze bardziej zarośnięci niż ja. W każdym razie ta przyjemna praca dobiega końca. Trzymajcie się tam zdrowo, nie dajcie się żadnym zarazom, czy są, czy nie są. Czy... Ponoć mniej zakłady pogrzebowe bankrutują, bo 40% ludzi mniej zmarło niż po poprzednim okresie roku ubiegłego. No ale powiedzmy, że jest wielka pandemia, wielka. Także, dobra, ale to chyba jest polityka. Nie wchodźmy na politykę. Niebezpieczny temat. No, dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Tu Wasz Leśnik Beskida. Jakbyś tam kliknęła na tą czerwoną kropkę.